Staszek Barańczak był dla mnie taką bardzo ważną osobą na studiach, bardzo bliska była mi ta rodzina. Kiedy wylądowałem w Toruniu w 1978 roku, no zacząłem się rozglądać, co by tutaj zrobić. No. Jak zorganizować jakieś środowisko opozycyjne, zacząć jakieś, przenieść te wzorce poznańskie na teren Torunia. Związałem się z duszpasterzem akademickim, diagnostyk. Ja tutaj był taki, taki, taki duszpasterz akademicki, ojciec Wołoszyn, to organizował ciekawe spotkania z opozycjonistami właśnie, e, 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 funkcjonują wtedy w Polsce. Pani Zosia Mocarska działa w Klubie Inteligencji Katolickiej, ja bardzo aktywnie chodziłem na te zajęcia i przyszło mi do głowy, żeby, żeby Staszkowi zorganizować spotkanie tutaj i zorganizowałem to spotkanie. Nie pamiętam już, czy to było w klubie inteligencji katolickiej, czy, w, czy u Wołoszyna. I wtedy oni natychmiast namierzyli mnie. Zorientowali się, no bo wiadomo, że odebrałem Staszka z dworca, odprowadziłem go na dworze, czy odwiozłem. Namierzyli mnie natychmiast i, i zaczęły się moje problemy tutaj, w Toruniu. Zatrzymywania, Wielokrotne, na 48 godzin. Wielokrotne. Udało się skupić wokół siebie grupę fajnych ludzi, nieliczną. W 1978 roku zająłem się kolportażem wydawnictw niezależnych, dlatego że ten kolportaż leżał tutaj zupełnie. Ustawiłem kolportaż w Toruniu, ustawiłem skrzynki kontaktowe. Wszystko odbyło się tak, żeśmy nie mieli ani jednej wpadki. na na bazie tego kolportażu, żeby to się nie marnowało, żeby nie szło tylko w prywatne ręce, wpadłem stolkiem stawikowskim na pomysł, żeby zrobić bibliotekę społeczną. No i to była spora biblioteka. Przez te dwa lata bardzo dużo się tych pozycji zgromadziło. Właśnie wszystko, co liczyło się w kraju wtedy. Obwieźli mnie po wszystkich aresztach po raz kolejny. Zrobili taką metodę, conveyor to się nazywa, 48 godzin w jednym areszcie, Wypuszczają, czekają w drzwiach, biorą do następnego aresztu 48, do następnego aresztu i do następnego aresztu. Przewieźli 30 sierpnia do Torunia, wręczyli, zawieźli do prokuratora, prokurator wręczył e, sankcję prokuratorską na 3 miesiące z artykułu, kto tworzy nielegalną organizację, mającą na celu, jeśli pamiętam, artykuł 276. No i wylądowałem na trzy miesiące w areszcie i pomyślałem sobie, że teraz trzeba będzie odpękać, no. A tu 1 września przychodzi klawisz i mówi, jest pan wolny. Wszedłem do prezydium, ale po krótkim okresie czasu zrezygnowałem, dlatego że uznałem, że najważniejsze jest wydawanie periodyku. Nie można być jednocześnie władzą związkową i redaktorem naczelnym wolnego słowa. Wymyśliłem nazwę, dobrałem ludzi. I bardzo szybciutko utworzyłem pismo. Moim zdaniem jedno z lepszych w kraju. Byłem delegatem na pierwszy raz w związku. Zostałem zwolniony z Ryśkiem Musielakiem i z chłopakiem z Apatora Grzeszkiewiczem Grześkiewic, jako ostatni internowani. 10 grudnia 1982 roku. Nigdy nie byłem na żadnej przepustce. Nigdy o nic nie występowałem. Byliśmy ostatnimi zwolnionymi z internatu. Zresztą komendant obozu był bardzo zdziwiony, że mnie zwalniają. Wracam do Torunia i po miesiącu rozpoczynam działalność w Regionalnej Komisji Wykonawczej, w której działam do 86 roku. Non-stop. Potem mam interwał półtora roczny i wracam do działalności na początku 1988 roku, jesienią 1987 właściwie, no na początku 1988 roku, kiedy rozpoczynają się strajki na Wybrzeżu Najpierw.